Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W części poświęconej modelowaniu zajmiemy się dzisiaj modelowaniem liny. Lina jest obiektem, który jest najczęściej długi, niezbyt szeroki i ma bardzo złożony kształt, jeżeli chodzi o taki ogólny wygląd. No i istnieje kilka różnych sposobów na wymodelowanie liny. Z tego co widziałem na forach, na Sygi Kuki na przykład, istnieją takie dwa generalne sposoby, które pozwalają zrobić linę. Omówię może pierwszy z nich, który pokażę tylko tak zgrubnie, a którego nie będziemy dalej rozwijali, ponieważ on jest troszeczkę mniej elastyczny niż drugi, który chciałem pokazać. A więc modelowanie liny można zacząć od krzywych. Na początku dodaję sobie Bezier Circle, zwykłe kółko, które z góry wygląda w ten sposób. W trybie edycji ma cztery wierzchołki i te wierzchołki można wyginać. To powoduje, że kółko również się deformuje w odpowiedni sposób, ponieważ ten obiekt to jest zwykła krzywa. No i teraz tak, aby zrobić z takiego kółka obwiednie naszej liny, należy podzielić je, naciskając W, wybierając opcję Subdivide, jeszcze przynajmniej jeden raz. Teraz te wierzchołki, które są w środku, należy zamienić klawiszem V na wektor. To powoduje, że one się potrafią złamać w taki sposób jak teraz. Zaznaczam teraz te wierzchołki i skaluję je do środka, powodując, że moja krzywa zaczyna wyglądać jak taki serdelek, powiedzmy sobie czworokątny. Teraz te uchwyty, które są po bokach tych wierzchołków środkowych, przed chwilką złamanych, umieszczam w narożnikach w taki zgrubny sposób, oczywiście trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, aby one były ustawione w tych narożnikach z zachowaniem pewnej symetrii. Chodzi o to, aby nie mieć jakichś dziwnych deformacji na mojej krzywej, na mojej linie, a jedynie coś, co będzie przybliżało tylko jej wygląd. No, myślę, że tutaj można byłoby to zostawić i teraz jeszcze ten narożnik i ten. Niech to będzie w ten sposób. Proszę teraz zobaczyć, jak wygląda moja krzywa, jak taka czterolistna koniczynka, niezbyt fajna. Ale teraz mogę znowu zaznaczyć te wszystkie wierzchołki i je przeskalować troszkę tak, aby wpadły nieco do środka. Teraz moja przekrój przez moją linę wygląda w taki sposób. Możemy się umówić, że to mniej więcej mogłoby wyglądać tak jak lina zwinięta z czterech osobnych żył. No i tak mniej więcej chciałbym, aby było. No więc teraz jak mam taki obiekt, on sobie stoi w środku układu współrzędnych, to go na razie zostawiam i dodaję drugi obiekt, który również będzie krzywą. W tym przypadku to będzie ścieżka. Ścieżkę biorę dlatego, że to jest prosty odcinek krzywy, nie trzeba jej później prostować i wychodzi wszystko tak jak powinno. Teraz jak mam dodaną tą ścieżkę, to znając już obsługę krzywych z wcześniejszych tutoriali, ustawiam dla niej Bevel Object, który pochodzi z tej poprzedniej krzywej i dostaję od razu taką wytłoczoną rurę. Jak się oczywiście domyślacie, jest to moja krzywa, która będzie później liną. Jedyne co muszę zrobić, to tylko ją skręcić. Teraz gdybym chciał powiększyć lub wydłużyć tą moją linę, to wystarczy, że ją przeskaluję w osi X. I to jest już w porządku. Wyjmę także mój obiekt, który stanowi obrys. No i żeby było to jakoś sensownie ustawione, obrócę go 90 stopni w osi Y, po to, aby mieć ten przekrój zgodny z obecnym ustawieniem mojej liny. Teraz ten obiekt, który jest moją liną, to jest obiekt, który jest krzywą tak naprawdę, która ma cztery wierzchołki. Mogę te wierzchołki w środku ciągać. Lina się będzie wtedy elegancko deformowała, ale na to jest na razie za wcześnie. Mogę przeskalować mój obiekt stanowiący obrys, aby ta moja lina stała się troszkę bardziej wąska, czy też węższa. I wierzchołki, które są w środku, te trzy, usuwam. Usunę je dlatego, aby można było tę linę za chwilę skręcić, ponieważ taka rozpleciona, prosta lina nie będzie zbyt dobrze działała, przynajmniej w normalnych, rzeczywistych zastosowaniach. Po usunięciu tych wierzchołków ze środka klikam na wierzchołek końcowy i naciskam Ctrl-T. Powoduje to, że mogę kręcić myszą, ustawiając skręcenie dla mojej liny. Ustawiam kąt rzędu 360 stopni. To oznacza pełen obrót, a więc lina na tym odcinku, który tutaj mam, została skręcona jeden pełen obrót. Oczywiście mogę te dwa wierzchołki teraz przeskalować, powodując, że to skręcenie będzie oczywiście dużo bardziej ciasne. No i to już zależy od tego, jak bardzo chcę tą linę maltretować, jak bardzo chcę ciasne mieć zwoje. Mogę ją ustawić tak, jak mi to pasuje. Weźmy sobie na przykład taki zwój. Teraz, jeżeli nie pasuje mi krzywizna lub też ilość elementów, które tutaj są, mogę to modyfikować, zmieniając obrys mojej liny. A więc jeżeli ustawię się w odpowiednim widoku, mogę teraz dodatkowo jeszcze skorygować, jak bardzo chciałbym, aby ta moja lina była okrągła lub nieokrągła. Mogę na przykład zrobić głębsze wcięcia.
mogę te wcięcia wcisnąć w głąb i tak dalej. Mam tutaj mnóstwo swobody, mnóstwo rozmaitych możliwości edycji. Najważniejsze jednak jest to, że lina nie istnieje z reguły w takim króciutkim kawałeczku. I teraz po wykonaniu obrotu 360 stopni mogę liczyć na to, że koniec tej liny po lewej stronie będzie pasował po przyłożeniu do następnego fragmentu, który jest z prawej strony. Aby to sprawdzić, mogę do takiej liny, która dalej jest obiektem typu krzywa, mogę do niej dodać modyfikator, który nazywa się Array. Jak widać, Array doskonale pasuje, pomijając oczywiście te zszycia, które tutaj mamy. Te zszycia są spowodowane przez to, że Array po prostu przykłada najzwyczajniej w świecie kawałek, który skopiował. Teraz jak go przesunę, to widać, że nie ma tutaj żadnego połączenia między nimi. Oczywiście mogę wziąć również constant offset, ale w tym przypadku nie jest to takie konieczne. Natomiast aby połączyły się te fragmenty, należy wcisnąć checkbox o nazwie merge. Powoduje to, że w tym momencie te wierzchołki, które tu były, sklejają się i tworzą jedną całość. Tak wykonany rdzeń mogę sobie później arrayem poprzedłużać, kopiować ileś razy, po prostu tyle razy, ile chcę. I to jest wszystko, co trzeba wiedzieć. Jedyne, co bym chciał, to mogę jeszcze dodać jedną krzywą, która będzie sterowała wyglądem tej mojej krzywej. To jest na przykład Bezier. I teraz tę krzywą mogę wstawić jako modyfikator pracujący na tej mojej linie. Wystarczy tylko, że dodam tutaj modyfikator o nazwie krzywa. Wybiorę tego Beziera, którego dodałem. Mam nadzieję, że jest ten drugi. I w tym momencie mogę tym moim Bezierem, tą krzywą, sterować, jak deformuje się tamta moja druga lina. Oczywiście istnieje tu możliwość dodania do tej mojej liny jeszcze modyfikatora, czy też modyfikatorze Array, który powiela mi segmenty tej liny, coś takiego jak na przykład dopasuj długość elementów do krzywej, co powoduje, że wtedy muszę wybrać krzywą, tą moją bezierową, no i już mam. Ona oczywiście została przeskalowana, dlatego teraz mam tych elementów tutaj więcej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak z tym pracować, jak teraz jest. To będzie powodowało, że moja krzywa będzie się odpowiednio rozciągała w zależności od potrzeby. No i tyle. To jest sposób oparty o krzywę. No i dostaję taką linę całkiem nieźle skręconą. Ta metoda ma pewne wady. Otóż możemy tutaj w pewnym sensie stracić kontrolę na tym, co bym chciał, gdyby ta krzywa, co by było, gdyby ta krzywa na przykład miała więcej segmentów. Jeżeli na przykład kliknę z tą swoją krzywą, w trybie edycji ją obejrzę, to widzę, że ona składa się tylko z dwóch wierzchołków. Te dwa wierzchołki są kopiowane przez modyfikator Array. Natomiast gdybym chciał te dwa wierzchołki rozciągnąć lub też cokolwiek z nimi zrobić po środku, na przykład gdybym chciał dodać subdivida, to wtedy skręcenie dotyczy tylko tych dwóch pierwszych wierzchołków. Natomiast pozostałe elementy nie są skręcone. Musiałbym je skręcić ponownie, naciskając Ctrl-T, oczywiście na jakimś tam osobnym wierzchołku. Wtedy by doszły też problemy z kierunkiem tego skręcenia, z zachowaniem się tej krzywej, z dopasowaniem przez Array. Oczywiście można to wszystko ładnie ustawić, tak jak teraz. Ale ciekawym efektem jest to, że mogę mieć linę skręconą tylko w niektórych miejscach. Oczywiście to samo można uzyskać również na samych wierzchołkach. Trudniejsze może być tutaj nieco teksturowanie, a więc zalecałbym najpierw zamienić taką linę na zwykłego mesha, a dopiero później go teksturować. I to będzie właśnie ból. Dlatego w tym momencie to rozwiązanie jest fajne do modelowania, natomiast do teksturowania i dalszej pracy staje się coraz trudniejsze. Ok, więc tyle by było na temat robienia krzywej za pomocą krzywych, czy też robienia liny za pomocą krzywych. Robię teraz reset Blendera i pokażę, jak można zbudować elegancką krzywą, korzystając ze zwykłych meszy. To jest tutorial, który jest jakby rozwinięciem, czy też uzupełnieniem tutoriala zrobionego przez Jonathana Wimpsona, który pokazywał jeszcze w starym Blenderze, jak wymodelować linę, modeling a rope. Jeżeli poszukacie sobie na Google, myślę, że bez problemu znajdziecie coś takiego. Jonathan zaczął od dodania zwykłego kółka, które nazywa się circle. Jest to mesh, który ma ileś tam wierzchołków, dokładnie 32. No i ilość tych wierzchołków od razu trzeba ograniczyć. Z 32 wierzchołków nie będziemy robić liny, ponieważ na scenie później zrobi się ich tyle, że sam Blender nie będzie miał siły tej sceny wyświetlić. Ustawię sobie 6, to jest taka ładna, okrągła liczba. I teraz w widoku od przodu, w trybie edycji, przekręcę to moje kółko i uniosę je trochę do góry, po to, aby stało nad swoim centrum. Z boku to kółko wygląda teraz tak. Mogę zostawić taką orientację, mogę tak jak Jonathan przekręcić je w ten sposób. Nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, więc je zostawię. Ważne jest, aby nie było dokładnie przelegające do środka, po to, aby później elementy zwinięte wokół siebie się nie przekręcały. I teraz Jonathan proponuje zrobić trzy takie kółka, ale zanim do tego dojdziemy, ja bym zaproponował to kółko przekręcić od razu 45 stopni.
45 stopni dlatego, że lina, która owija się wokół innych żył, nie przebiega pod kątem prostym do osi, w której biegnie lina, tylko z pewnym przekręceniem. I to jest akurat tutaj też 45 stopni. I teraz, gdy ustawisz się w widoku od prawej strony, po naciśnięciu trójki na klawiaturze numerycznej, należy to kółko skopiować 3 razy. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo naciskam guzik spin i wtedy dostaję od razu 9 kopii połączonych ze sobą z przekręceniem o 90 stopni. I teraz należałoby te parametry troszeczkę stuningować, a więc ustawiłbym sobie 3, zaznaczyłbym checkbox dupli, aby tworzyły się duplikaty i kąt ustawiłbym 360 stopni, żeby mieć pełen obrót. To jest jeden ze sposobów. A mogę też zrobić prościej, zwyczajnie nacisnąć, czy też raczej zwyczajnie wybrać z jako centrum obrotu środek układów współrzędnych za pomocą pivot point ustawionego na 3D kursor. No i teraz tylko Shift D, później R i obracam o 120 stopni. To jest chyba troszeczkę szybsza metoda. A jednocześnie mam od razu obrócone wszystkie trzy kółka we właściwy sposób. Łatwo się pomylić, więc różnie to może być. Teraz, jak mam te kółka obrócone, wiem, że każde z nich zawiera po jednym wierzchołku. Gdybym stosował metodę ze spinem, to miałbym jedno kółko nałożone na siebie, miałbym tam podwójne wierzchołki. Wtedy należałoby zaznaczyć wszystko i wybrać sobie z menu specjalnego W polecenie Remove Doubles. Oczywiście teraz usunięte zostało 0 wierzchołków, ponieważ nie było żadnych nałożeń. I teraz Jonathan robi operację taką, że ekstruduje te wszystkie krawędzie w osi X dokładnie o 10 jednostek. Jeżeli się przyjrzeliśmy, tutaj na pasku stanu było napisane 10. Powtórzę tę operację extrude X, żeby w osi X ekstrudować i z klawiszą Ctrl ustawiam sobie 10 jednostek elegancko. To oczywiście powoduje później konieczność ręcznego podziału tych segmentów, co jest dość żmudne i niezbyt efektywne. Więc ja proponuję nie robić takiej rzeczy. Zamiast tego zostajemy przy tych trzech kółkach i teraz kopiuję tylko jeden wierzchołek z tych kółek i ustawiam go na osi, na przykład po lewej stronie, gdzieś tam w siatce. Dałem selection to grid, no i widzę, że mój selection poleciał najwyraźniej do samego środka, więc go jeszcze odsunę. Chodzi o to, aby użyć narzędzia, które nazywa się screw, ale zanim do tego narzędzia dojdę, wcześniej muszę ustawić nie tylko swoje punkty, które chcę wykręcić w śrubę, ale również oś tej śruby. Oś śruby ustawiam za pomocą dwóch połączonych wierzchołków i one będą ustawione w takich odległościach, aby ich odstęp wynosił dokładnie 10 jednostek blendera. Sprawdzę jeszcze, czy są idealnie w środku. Jak widzę, są. Wszystko jest w porządku, a więc teraz mogę ustawić się w widoku z boku, zaznaczyć wszystkie wierzchołki i nacisnąć guzik o nazwie screw. No i to, co się dzieje, może być zaskakujące dla nieprzygotowanych psychicznie użytkowników Blendera, ponieważ screw działa domyślnie wzdłuż osi Z. Proszę zobaczyć, oś Z to jest ta niebieska i wzdłuż tej osi nastąpiła jakaś straszliwa rotacja z jakimś fragmentem, powiedzmy sobie, kaszany. Nie ma się co przejmować. Dopóki niczego na scenie nie zmienię, mogę tę sytuację modyfikować. I teraz interesuje mnie obrót wokół osi X, nie wokół osi Z. A więc ustawiam na osi X wartość 1. I już obrót następuje wokół dwóch osi, czyli X oraz Z, czyli też osi wypadkowej leżącej pomiędzy nimi pod kątem 45 stopni. Teraz całość się przekręciła, a oś Z w tym przypadku ustawiam na 0. I to jest właściwa oś. Śrubę chcę mieć właśnie w takiej osi. Teraz jak się przyjrzę, to widzę, że w kierunku niezbyt dobrym nastąpiła ta moja linia śrubowa. Nie wytłoczyłem jakby tych swoich kółek we właściwą stronę. Więc trzeba zmienić orientację tej osi. Zamiast do dawniej osi X, w kierunku którym poszła moja, że tak powiem, geometria, należy zamiast X1 ustawić X równe minus 1. I to powoduje, że w tym momencie sytuacja się zmienia i mam teraz elegancko wytłoczoną śrubę. To, co jest przyjemne, to to, że ten modyfikator, czy też to narzędzie, bo nie jest to modyfikator, pozwala mi w trakcie pracy zaznaczyć te kółka, które mam tu na końcu i po ustawieniu się w widoku osi sprawdzić, że rzeczywiście kółka, które są zaznaczone, nachodzą na siebie po obu stronach. Jeżeli delikatnie przesunę scenę, to widzę, że wzdłuż osi patrząc mam te kółka idealnie równo ustawione. A więc nie muszę się martwić, jeżeli skopiuję ten fragment, postawię go obok, to te kółka do siebie idealnie się dopasują. Jeszcze jeden fajny motyw płynący z zastosowania tego narzędzia jest taki, że dopóki niczego nie zmienię na scenie, to mogę zmienić ilość podziałów, które tutaj w tej linie, w tych zwojach istnieją.
No i Jonathan wstawiał tam 8 segmentów, więc ja również mogę zrobić 8, ale gdybym chciał, mogę łatwo zrobić na przykład 16, dwa razy gęściej mogę pociąć tę geometrię. No i oczywiście robienie dla 16 fragmentów obrotu na całej długości tych 10 jednostek byłoby już dosyć pracochłonne. A gdybym takich kółek miał 5 albo 10, bo moja lina miałaby być grubsza, zwinięta z większej ilości segmentów, no to byłoby już naprawdę dużo roboty. W tym momencie tą robotę mam zrobioną automatycznie przez Blendera. A więc zostańmy może przy tylu podziałach, 16 elementów, chociaż może jest ich trochę za dużo, ale niech zostaną. Mogę w razie chęci czy też potrzeby zmienić też ilość jakby skoków, które wykonuje mój modyfikator czy też to narzędzie, ale wystarczy mi tylko jeden, ponieważ następne fragmenty będę powielał za pomocą Array'a. I teraz, gdy już mam wyciągnięty ten swój kawałeczek geometrii, zaznaczam jeden z wierzchołków, który jest w tym ogonie, który tutaj powstał. Ten ogon pochodzi z tych dwóch wierzchołków pokazujących kierunek. Naciskam Ctrl-L, aby zaznaczyć wszystkie połączone wierzchołki i usuwam je, ponieważ one nie są potrzebne. Naciskam X i usuwam Vertices. Teraz z widoku od przodu mam elegancki kawałek mojej liny. Obrócę go może zróbmy tak, obrócę go w orientacji kursora 3D w ten sposób. I teraz jeszcze sprawdzę na zakładce dostępnej po N, czy nie mam żadnych obrotów nałożonych dziwnych. Jak widać, nie mam. Location jest 0, rozmiar wynosi 1 i to wszystko jest bardzo dobrze ustawione. Gdybym miał tutaj jakieś obroty albo inne sytuacje, związane na przykład z tym, że zrobiłbym ten obrót na przykład tak jak wcześniej, tylko że w trybie obiektowym, zauważcie, że zrobiłem to w trybie edycji, to miałbym tutaj jakąś wartość obrotu nałożoną w transformacjach. Nie jest to zbyt pożądana sytuacja, zwłaszcza, że będę później korzystał z Array'a, z mapowania UV i tak dalej. W związku z tym, jeżeli taką sytuację będę miał, najlepiej wyrównać sobie obraz naciskając Ctrl-A i robiąc Apply na Location, na Rotation i na Scale. Powoduje to, że wszystkie te parametry wracają do standardowych, domyślnych wartości, a jednocześnie środek mojego obiektu jest w środku układu współrzędnych, a sam obiekt znajduje się nieco na prawo od niego, leżąc na osi X. Teraz jestem gotowy do tego, aby tę moją linę wydłużyć, a więc dodaję modyfikator Array. Ale zanim to zrobię, chciałem zobaczyć, jak ta lina wygląda, więc dodam modyfikator Subsurf. Subsurf, na przykład cięty dwukrotnie, tworzy mi tak ładnie wyglądającą linę. Dodam także wygładzenie geometrii za pomocą shadingu ustawionego na smooth. No i widać, że w typowy dla Circla sposób ekstrud zrobiony z Circla powoduje, że niektóre wierzchołki mają złą orientację. To jest związane z orientacją normalnych, odsyłam do odpowiednich tutoriali związanych z podstawami edytowania. W każdym razie, żeby to poprawić, wchodzę do trybu edycji z pomocą Tab, zaznaczam całość przez dwukrotny klawisz A i naciskam Ctrl-N, po to, aby przeliczyć normalne, aby były skierowane na zewnątrz. Teraz mam już elegancką geometrię i teraz dodaję Array, aby powielić tę geometrię ileś tam razy. Oczywiście Array powoduje, że z offsetem względnym mój obiekt ustawia się tuż za granicą poprzedniego obiektu, a więc istnieje między nimi taka przerwa. Wyłączam ten offset względny i ustawiam offset stały. Ponieważ wcześniej rozsunąłem wierzchołki przy screw na odległość 10 jednostek Blendera, ustawiam tutaj wartość 10. I widać, że w tym momencie, ponieważ długości są dobrze spasowane, array trafia w zakończenie poprzedniego elementu wręcz idealnie. Natomiast widać tutaj takie niezbyt ładnie wyglądające szwy. No i Jonathan powiedział, że to jest dlatego, że nie połączyliśmy wierzchołków i miał rację, ponieważ trzeba wcisnąć guzik Merge. Natomiast nadal pozostaje tutaj jakiś ślad. No i w tym momencie wyjaśnienie w starym tutorialu było takie, że jest jakiś błąd w Array'u. Oczywiście jest to nowy Blender, nowa wersja, nie ma żadnego błędu w Array'u. Ten problem bierze się stąd po prostu, że na początku robimy sobie cięcie za pomocą Subsurfa i wygładzamy geometrię i ta geometria jest wygładzona, a następnie Array'em próbujemy dopasować tą geometrię do poprzedniej siatki. Te dwa cięcia odbywają się przed Array'em, a więc tutaj są zespawane w sposób sztuczny. I jakby winę za ten szew, za to wybrzuszenie tutaj, nie ponosi modyfikator Array, tylko kolejność zastosowania modyfikatorów. Jeżeli przestawię te modyfikatory w taki sposób, aby subsurf znajdował się po Array'u, w tym momencie wszystko będzie elegancko. Proszę zobaczyć, klikam, na początku mam zrobiony Array, na takiej prostej geometrii, ona się tutaj łączy, skleja, a następnie subsurf wszystko wygładza i nie widać tutaj żadnego szwu. No więc to jest sposób na ogarnięcie tego tematu. Oczywiście możemy dać więcej wierzchołków,
przez powielenie tego naszego łańcucha za pomocą Arraya i to już jest dosyć proste. Przypuszczam, że będziemy też wiedzieli, w jaki sposób można zrobić wgięcie czy też dopasowanie do krzywej, ale teraz chciałbym się skupić raczej nie na tym, żeby zrobić długi łańcuch, czy też powyginany, tylko na tym, aby go poteksturować. Teksturowanie to jest coś, co może spędzić sen z powiek, zwłaszcza mniej doświadczonym użytkownikom Blendera. A więc w trybie edycji mój łańcuch wygląda w taki sposób. I ten łańcuch trzeba poteksturować tak, aby wyglądał jak lina spleciona z jakichś cieniutkich nitek. Oczywiście musimy znaleźć odpowiednią teksturę, w związku z tym uruchamiamy sobie przeglądarkę i wchodzimy od razu na stronę CG Textures. Mam już w historii tą stronę i tutaj mamy mnóstwo tekstur, oczywiście wiadomo. Wpisujemy teraz słowo lina, oczywiście po angielsku, a więc to będzie słowo ropę i znajdujemy od razu tekstury, które są dla liny. I pierwsza z brzegu jest bardzo dobra, klikam w nią i mam tutaj teksturę, która wygląda jak lina. Bardzo ładnie wyrównana, jest seamless, więc bezszwowa, odpadnie nam mnóstwo problemów dzięki temu. Jednocześnie, co jest fajne, mam również mapę normalną dla tej tekstury. A więc pobieram sobie te teksturki, zapiszę je w katalogu Dots, Blender. Mam tutaj katalog taki jak materiały, rope. No i to jest wszystko. Ok, następna część po przerwie. Muszę teraz skończyć. Witam Państwa po przerwie. Wróciłem, wykonałem taki skok w czasie, ponieważ dla mnie minęło parę dni, natomiast dla Państwa to będzie zapewne tylko chwilka. Pobieram sobie teraz drugą teksturę, którą zapisuję w katalogu Dots, Blender, materiały i u mnie to jest katalog Rope. Mam tą teksturkę już zapisaną, mogę ją ewentualnie nadpisać. I wracamy teraz do Blendera, który przez kilka dni był otwarty i dokładnie na tym widoku, tak jak go zostawiłem, cały czas sobie stał. Mam tutaj ten model liny, nad którym pracowaliśmy i teraz należałoby ją oteksturować. Mam tylko dwie tekstury i one wystarczą, aby nadać tej linie odpowiedni wygląd. Aby to zrobić, użyję mapowania UV. A więc timeliner, który mam w dolnej części okna, rozciągnę i przez kombinację Shift F10 włączę sobie widok edytora UV. W tym edytorze będzie trzeba zrobić rozwinięcie siatki tej liny. Lina obecnie składa się z trzech osobnych meszy. Każdy z tych meszy mogę zaznaczyć, jeżeli kliknę chociaż w jeden wierzchołek prawym klawiszem, dam Ctrl-L, wtedy zaznacza mi się cały fragment. Taki fragment, jeżeli go rozwinę za pomocą edytora UV, tworzy mi taką niezbyt ładnie wyglądającą siatkę. To będzie trzeba poprawić oczywiście. Jeżeli zrobię to dla wszystkich fragmentów, no to oczywiście te trzy siatki są bardzo podobne, ponieważ geometria tu jest identyczna, tylko obrócona. No i w związku z tym będzie trzeba zrobić operację rozwinięcia, czy też rozcięcia tej siatki dla wszystkich trzech składowych. Aby zacząć, wybiorę sobie taki element, czy też takie miejsce, które pozwoli mi zajrzeć do środka tej mojej bryły. I to, co bym chciał, to zrobić rozcięcie w niewidocznym miejscu, czyli rozcięcie tekstury, czy też siatki tego obiektu, które przebiega na jakimś szwie, który mógłbym umieścić w środku. No i taki szef jest na przykład tutaj. Jeżeli kliknę Ctrl, Alt i prawy klik na krawędź, to w tym momencie zaznaczam całą pętlę z krawędzi. I to jest jedno z rozcięć, które będę chciał zamarkować jako szef, czyli jako szycie. Odsyłam tutaj do tutoriali dotyczących mapowania UV, w których to jest wszystko dokładnie wytłumaczone. A teraz zaznaczam po prostu Mark Seam przez kombinację klawiszy Ctrl E i zrobię to samo też z pozostałymi dwoma szwami, które chciałbym mieć ukryte w środku. Weźmy sobie na przykład ten, tu będzie znowu Ctrl E i Mark Seam i został mi jeszcze jeden taki gruby robal i to jest, zdaje się, ten. A więc zaznaczam również tutaj Mark Seam. I teraz jak zaznaczę wszystkie wierzchołki przez klawisz A, wybiorę klawisz U, wciskając go, to mam siatkę rozwiniętą. Widzę, że gdzieś się pomyliłem z tym zaznaczaniem, no więc będzie trzeba operację dokładnie sprawdzić. Mam jedno rozcięcie, które odcina mi taki wąski pasek, więc prawdopodobnie zaznaczyłem jeden z tych zwojów dwa razy, a drugi, czy też trzeci pozostał niezmieniony. Trzeba poszukać teraz, w którym było to miejscu. Zaraz zobaczymy, który z nich jest tutaj źle ustawiony. Może zróbmy tak, że na początku zaznaczę jeden i drugi wierzchołek z obu tych ślimaków i nacisnę klawisz H, aby je ukryć. W tym momencie widzę tylko jeden zwój, no i ten jeden zwój, jak widzę, jest dobrze zrobiony. Więc możemy nacisnąć Alt H, aby odkryć ukryte poprzednio. Zróbmy teraz tak, że ukryję te dwa. Zobaczymy, co się dzieje z tym trzecim. No i to jest właśnie ten, który zaznaczyłem niepotrzebnie dwa razy. A więc zaznaczmy teraz jeden z tych zwoi, nacisnę Ctrl E, Clear Seam, aby nie było tego szwu. No i będzie trzeba tak go zostawić. Natomiast trzeci zwój, który się ukrył tutaj, to jest pewnie ten, który
Będzie trzeba teraz poprawić. Jeszcze raz go ukryję. Znaczy odkryję. Nie, to nie ten. Przepraszam za drobne zamieszanie z tym ukrywaniem i odkrywaniem. No ale chciałbym tutaj zapanować nad tą sceną, a ponieważ wierzchołki są tak blisko siebie, to trudno ustalić, co jest właściwie zrobione, a co nie. No i tutaj znowuż widzę, że jest tak, jak powinno być. Jest to dziwne dosyć. Tu mi się wydaje, że jest w porządku. Więc to zapewne będzie, jak już pewnie wiecie, ten, który jeszcze nie został rozcięty. No więc dobrze, zaznaczmy teraz ten pas wierzchołków jako szef i to będzie już wszystko. Teraz naciskam klawisz U i mam ładnie rozwiniętą siatkę. Ta siatka pochodzi z identycznej geometrii, w związku z tym jest tak samo zdeformowana. No i trzeba byłoby troszeczkę ją poprawić, aby nasza tekstura się zbyt silnie na takiej siatce nie deformowała. Jednak zanim do tego dojdę, chciałbym na początku wczytać poprzednio pobrane obrazki z internetu po to, aby ustawiła się tutaj już odpowiednia proporcja obrazu. A więc wezmę sobie menu Image, Open Image. Teraz wybiorę Blender. Tam w materiałach jest mój katalog z liną. No i wybiorę jedną z tych tekstur. O, taka jest proporcja mojej tekstury, a więc tak naprawdę na tej teksturze będę mógł rozciągać moją siatkę. No i ponieważ teraz ta siatka jest słabo widoczna, a sama tekstura jest w paski, to warto byłoby wcisnąć klawisz taki jak N, no i ustawić sobie inny sposób rysowania tej siatki. Również to zdaje się, gdzieś tam tłumaczyłem, że teraz będzie najlepiej zrobić to z kreską białą, wygładzoną. No i przynajmniej trochę ją widać, tak myślę. No i teraz tak, to co mi pozostało do zrobienia, to ustawić w równiutki sposób tą moją teksturę. Zanim to zrobię, to zobaczmy może przez chwilę, jak wygląda ona w chwili obecnej po nałożeniu na obiekt. Wyświetla sobie w trybie Solid tą teksturę. Wystarczy teraz wcisnąć N i w zakładce Display zaznaczyć checkbox Texture Solid. W chwili obecnej taki surowy unwrap zrobiony prowadzi do tekstury, która na obiekcie wygląda właśnie w taki sposób. Nie jest to może jakoś szczególnie ładnie poteksturowane, są jakieś takie dziwne paski poprzeczne, które niezbyt mi się podobają, a więc tą moją teksturkę będzie trzeba poprawić. Oczywiście teraz każda zmiana tutaj będzie zmieniała tą moją teksturę, a ponieważ moja tekstura jest bezszwowa, to mogę w dowolny sposób ją ustawiać, no i powodować, że dzięki temu ta lina się będzie wydawała mniej lub bardziej skręcona. Myślę, że nawet nie trzeba mocno prostować tych moich siatek, wystarczy jedynie, że one będą odpowiednio ustawione. Można było nawet tak skończyć bez problemu. Proszę zobaczyć, że bezszwowość tekstury opłaca mi się w tym miejscu bardzo dlatego, nie opłaca mi się, dlatego że tutaj widać wyraźne ścięcie. No i to jest właśnie wada. To jednak zmusi mnie do tego, aby siatkę wyrównać do brzegów i zapanować nad nią w taki sposób, aby końcówka dotykała do strony tekstury, która leży po środku. Jeżeli poszukam jeszcze tutaj w opcjach czegoś takiego jak w zakładce Display koordynat, które się będą powtarzały, to mogę całą przestrzeń zamalować swoją teksturą i widzę, że ona jest rzeczywiście seamless. Natomiast te szwy tutaj biorą się stąd, że tekstura ma na siatce, czy też siatka rozwinięta na teksturze nie kończy się w tych miejscach, które są bezszwowe. Bezszwowe w tej mojej teksturze są tylko krawędzie, które są na granicach tego obszaru tekstury. A więc same granice, czyli ta lewa strona tekstury pasuje do prawej strony tekstury, natomiast siatka kończy się gdzieś w środku i ten środek siatki w tym miejscu nie pasuje do środka, który jest po drugiej stronie. Stąd właśnie biorą się te szwy. A więc należy wziąć te siatki i odpowiednio poustawiać. To jest żmudna, długa robota, którą niestety trzeba zrobić. A więc może tak, powiększę sobie okno na cały ekran za pomocą kombinacji Ctrl strzałka w górę i teraz czeka mnie po prostu zwykła gałkologia, więc zaznaczam z Ctrlem i z Altem i Shiftem i prawym klawiszem cały taki pasek, całą linię z krawędzi. Naciskam W i wybieram sobie Align X, czyli ustaw wszystkie równo w osi X. To powoduje, że one się ustawiają w linii prostej, zachowując jednocześnie odstępy pomiędzy sobą w pionie. Równie dobrze można kliknąć więcej klawiszy i zaznaczywszy wcześniej taki łańcuch z krawędzi, nacisnąć S, żeby je przeskalować, potem X, potem 0. To jest dokładnie ta sama operacja. Z tym, że wolę zrobić to poprzez Align X, bo to jest po prostu szybsze. No i teraz trzeba po prostu powtórzyć tego typu operacje żmudnie dla każdej pętli z krawędzi.
naciskając odpowiednie klawisze. OK, mam zrobione to w osi pionowej, czyli na współrzędnych x-owych mam już tekstury wyrównane do mojej siatki, czy też samą siatkę mam wyrównaną do tekstury. No i teraz to samo trzeba zrobić w osi pionowej. Dlatego ważne było, aby na samym początku nie generować zbyt złożonej siatki, ponieważ później przy mapowaniu UV można natknąć się na taką właśnie robotę, która jest niczym innym jak tylko czystym, żmudnym przebieraniem grochu z makiem. Gdybyśmy się odwoływali do bajki o Kopciuszku na przykład. A więc znowuż klikam. Tutaj wybrałem przypadkowo Align Auto, ale zadziałało to w ten sam sposób jak Align Y, chociaż czasami może mieć inny trochę efekt. Więc trzeba uważać, co się zaznacza, w razie czego zawsze można cofnąć. Jeżeli zaznaczę dwie krawędzie, to pojawią mi się również zaznaczenia pomiędzy, czyli zaznaczy się obszar. Jeżeli teraz wybiorę Align Y, to ten obszar zostanie ściśnięty do zerowej szerokości, to nie będzie dobre, a więc trzeba odznaczyć, cofnąć. I nie znalazłem żadnego sposobu, żeby zrobić to szybciej, niestety. Przypuszczam, że jakiś skrypt by się przydał do tego, choćby po to, żeby ułatwiał jednoczesne zaznaczenie i wyrównanie. No tak, trzeba po prostu sobie poklikać. Jak ktoś lubi klikać, to jest dla niego wymarzona robota. Może wstać rano i klikać po prostu i klikać. Myślę, że tego typu specjalność w grafice 3D byłaby najmniej płatną działką. Ok, ja tą ostatnią część troszeczkę przyspieszę, żeby już was nie nudzić patrzeniem na ciągle te same ruchy. Ok, mam teraz siatkę wyrównaną i te wszystkie siatki mają dokładnie te same rozmiary, dlatego mogę je nałożyć na siebie, powodując, że tekstura dla każdego ze splotów tej liny będzie dokładnie taka sama. Normalnie nie muszę tego robić, ale teraz ułatwi mi to troszeczkę ustawienie tej siatki i modelowanie. Jeżeli teraz zaznaczę całość, to mogę tę siatkę odpowiednio przeskalować, obrócić na przykład i ustawić w taki sposób, w jaki będzie mi to pasowało. Załóżmy na przykład, że będę chciał ustawić ją tak, a następnie rozciągnąć na całą długość, tak aby, że tak powiem, pokrywała swoją powierzchnią dokładnie całą teksturę. To powoduje, że będzie się ta tekstura mapować całkiem bezszwowo na moim obiekcie. Spróbujmy to zrobić jakoś tak w miarę precyzyjnie, na przykład w ten sposób. No i teraz wróćmy do naszego obiektu i zobaczmy. Proszę zobaczyć, że ten szef, który był tutaj widoczny, teraz w dużej mierze zniknął. Widać tylko malutki brak precyzji gdzieś tam na tych splotach, wynikający z tego, że moja tekstura nie jest idealnie przyległa do krawędzi. Mogę to zrobić oczywiście ustawiając ją tutaj, na przykład w ten sposób. Mogę też zaznaczyć wszystkie te trzy krawędzie i wyrównać je do osi X, po to, aby one się na siebie nałożyły. Jeżeli zrobię podobnie po drugiej stronie, no to wtedy będą miały wygładzone fragmenty, przynajmniej dotyczące tej jednej współrzędnej. OK, zróbmy teraz to w ten sposób, że tutaj delikatnie wezmę i te krawędzie ustawię na samym brzegu tekstury. OK, zobaczmy, jak teraz to wygląda. Teraz już nie jestem w stanie pokazać tego miejsca, które było zszyte. No i to jest mapowanie, które można byłoby zostawić. Jednocześnie każdy taki splot z tych trzech składa się dzięki tej teksturze z kilku takich mniejszych zwojów. No i to powoduje, że lina przez to wydaje się grubsza i solidniejsza. OK. Skoro mamy już rozmapowaną teksturę w modelu UV na obiekcie, to teraz można stworzyć materiał, który będzie taką linę nam pozwalał wyrenderować. A więc mogę już zwinąć mój edytor UV, nie będzie mi on teraz potrzebny i wystarczy teraz dodać materiał. Materiał dodaję w ten sposób, że przechodzę na zakładkę z materiałami. Na razie nie ma żadnego materiału, oczywiście dla tego obiektu, który jest teraz zaznaczony. A więc naciskam guzik New, aby dodać materiał, nazwę go sobie na przykład lina. Lina nie powinna się zbytnio błyszczeć, więc od razu w tym materiale w domyślnych, standardowych ustawieniach zmieniam wartość parametru specular, który odpowiada za połysk. Ten specular zmniejszam drastycznie, prawie że do zera. Mogę zostawić jakiś niewielki, ułamkowy
fragment tego spekulara oryginalnego. Hardness może zostać bez zmian, mogę go również zmniejszyć, ponieważ lina jest znana z tego, że jest matowa, a jeżeli nawet by zaczęła błyszczeć, to tylko miałaby taki bardzo matowy, taki bardzo gładki, rozlewający się połysk. Jeżeli hardness zmniejszę całkiem, na przykład do wartości 2 lub 1, a podniosę intensity, to wtedy będzie się wydawało, że cały ten obiekt świeci. To widać tutaj troszeczkę na podglądzie. Może na Susan będzie to lepiej widać, nie jestem pewien, zaraz zobaczymy. Światło się rozlewa wtedy na całym obiekcie, tak jakby on był pokryty takim delikatnym puszkiem. I to może być coś, co można przy takiej linii wykorzystać, ale trzeba mieć na uwadze, że ona będzie przez to o wiele jaśniejsza, niż by wynikało z normalnego oświetlenia. A z intensity tak czy inaczej na razie zmniejszam, nie potrzebuję aż takiego efektu rozjaśniania obiektu. Hardness może zostać gdzieś w pobliżu dziesiątki, może wynosić kilkanaście. I to jest jedyna zmiana, którą robię w ustawieniach materiału. Nic więcej nie muszę tutaj zaznaczać. Jeżeli będzie trzeba, najwyżej mogę później zaznaczyć checkbox o nazwie Full Oversampling, po to, aby tekstura, która jest nakładana na tą linę, liczyła się z pełnym antialiasem. Ale to dopiero wtedy, jak będę renderował, zobaczymy, czy to będzie wychodziło ładnie, tak po prostu from scratch, jak to mówią. Czyli od zera zaczynając. Teraz to, co jest ważne, to to, aby teksturę, którą wcześniej miałem wczytaną w edytorze UV, żeby ją dodać do tekstur w materiale. Teraz oczywiście widać ją tylko wtedy, jak zaznaczę. Już się tutaj wyświetliła. No i dodajemy teksturę. Pierwsza tekstura będzie się nazywała kolor i będzie odpowiedzialna za zwykłe kolory. Jest ona teksturą, czy też powinna być teksturą typu Image or Movie. Ten image wczytuję z dysku z tego samego miejsca, z którego wziąłem teksturę do mapowania UV. Tak naprawdę nie muszę tego robić, ponieważ jeżeli teraz wcisnę Escape, to już mam tą teksturę wczytaną w edytorze UV, więc mogę ją wybrać równie dobrze z menu rozwijanego przy guziku New na panelu Image. To jest dokładnie ta sama tekstura. Jeżeli teraz zrobiłbym render, spójrzmy najpierw przez kamerę, żeby sprawdzić, czy będzie cokolwiek widać. Zapiszę plik na wszelki wypadek. Weźmy sobie to tylko do jakiegoś innego katalogu. Blender, materiały. I tutaj jest lina. Niech się nazywa tak samo jak katalog. Nie ropa, tylko ropę. Ropę to po angielsku lina, rope. No i teraz zróbmy render, zobaczmy, jak to wygląda. Dostaję coś takiego, więc tekstura układa się tutaj jakoś tak dziwnie, ponieważ te zwoje nie są takie, jakie powinny być. Tutaj u mnie widać, że są troszeczkę bardziej skręcone, natomiast na renderze wychodzą w zupełnie innym kierunku. I to jest spowodowane przez to, że nie mam dodanej jeszcze odpowiedniej przestrzeni, w której ta tekstura się na obiekcie rozkłada. Teraz mam to zrobione w domyślny sposób tak, że koordynaty tekstury zależą od współrzędnych generowanych, zależnie od obiektu, od jego rozmiarów. Jeżeli teraz zamiast generated wybiorę sobie UV, to w tym momencie dopiero zaczyna obowiązywać to mapowanie, które zrobiłem tutaj. Jeżeli teraz zrobię render, to widać, że sploty tutaj ułożyły się w zupełnie inny sposób. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Widzę także tutaj, że jednak ten specular istnieje i on nie jest w sumie taki dobry, a więc wystarczy, że wrócę tutaj i go jeszcze troszeczkę zmniejszę. Dajmy coś, co jest nie zerem, ale bardzo małą wartością. Myślę, że tak mogłoby to zostać. Teraz należy zrobić drugą teksturę, która będzie mapowała wypukłości. I te wypukłości będą mapowane przez teksturę, która będzie nazywała się Normal, i to jest ta niebieskawa, którą wcześniej braliśmy. Więc tu nazwiemy sobie na przykład Geometria, tą teksturę. Ona będzie również wczytywana jako obrazek, ale tej tekstury nie mam wczytanej obecnie. Wczytuję ją z dysku i ona będzie pochodziła z tego drugiego rysunku. Ona ma dokładnie taki sam rozmiar i będzie miała dokładnie takie same rozwinięcie UV, a więc nie muszę mapować po raz drugi tej tekstury na mój obiekt, tylko wykorzystam tą mapę, którą wcześniej zrobiłem. Nawiasem mówiąc, ta mapa, która tutaj powstała, ta mapa UV, nazywa się UV Map i można ją zobaczyć w danych, które mam w obiekcie na panelu Object Data. I to jest tam taki panel UV Maps i ta mapa, którą przygotowałem, domyślnie nazywa się UV Map. Ona będzie dostępna dla wszystkich tekstur, które będą chciały z niej korzystać. A więc ta moja tekstura powinna być zmapowana w koordynatach UV. Oczywiście mogę wybrać z listy UV Map, ale jak jest tylko jedna taka mapa, to nie muszę tego robić. Tak czy inaczej, to mapowanie zostało wybrane. Jeżeli teraz zrobię render, to wychodzi coś dziwnego. Otóż wszystko staje się takie niebiesko-fioletowe. I tak jest dlatego, że ta tekstura, którą dodałem, druga tutaj w kolejności, również mapowana jest na razie w sposób domyślny, czyli jako kolor. A kolor mnie nie interesuje w tym momencie, tylko geometria, a więc wyłączam na zakładce Influence Color, a włączam geometrię. Geometrię, która teraz jest ustawiona jako Normal 1.
No i teraz to nie będzie jeszcze dobrze działało, dlatego że ten normal, który tutaj jest, zależy od kolorów tekstury. A mi chodzi o to, żeby te kolory wpływały na geometryczne zniekształcenie powierzchni, na co miałoby reagować z kolei światło. Aby to poprawić, muszę wziąć w blenderze, tam gdzie wczytywałem teksturę, tam gdzie jest image sampling, zaznaczyć specjalny checkbox o nazwie normal map. I to, co zostaje w liście wyboru, czyli tangent, zostawiamy bez zmian. Odsyłam tutaj do tutoriala, który pozwala mapować teksturę na przestrzeń kątów tangensowych. I teraz tekstura będzie reagowała w prawidłowy sposób na światło. Aby udowodnić, że tak rzeczywiście jest, mogę na razie tymczasowo wyłączyć teksturę, która odpowiada za kolor. Jeżeli zrobię teraz render, proszę zobaczyć, co się stało. Ta tekstura wydaje się wręcz powyginana tutaj i to jest wypukłość, którą otrzymuję na podstawie działania tej tekstury dodanej jako modyfikator czy też deformator geometrii. Oczywiście obie te tekstury będą pracowały razem i aby to miało sens, należałoby tą moją teksturę odpowiedzialną za geometrię, czyli tą niebieską, troszeczkę osłabić. Jej działanie jest teraz bardzo silne i ten normal, który tu mam, ustawię może na wartość minus na przykład 0,2. O, niech tak będzie. No i teraz mam troszeczkę delikatniejsze wypukłości. Tak można byłoby tą linię zostawić. Dobrze, teraz to mapowanie normalne przydaje się w silniku gier na przykład. Gdybym miał silnik gier, jakąś grę robił, to mapowanie normalne można byłoby obserwować również w edytorze tym 3D, który jest bezpośrednio w blenderze, nie tylko na renderze. Aby to osiągnąć, taki efekt, może na początku wyłączę swoją teksturę, która odpowiada za kolor, wyłączę Textured Solid i widok tej tekstury, który mam tutaj, przestawię na GLSL. To jest widok, który działa w oparciu o biblioteki OpenGL i wtedy on jest akcelerowany z przyspieszaniem sprzętowym w pewien sposób. Aby było widać tekstury, które teraz mam ustawione, muszę wybrać z tego małego menu Texture. I od razu widać, że w tym widoku mam tutaj geometrię, która mi się ładnie odwzorowuje. Są dość płynne cienie, na renderze nie wychodziło to tak ładnie, ale teraz obraz jest renderowany na żywo, bezpośrednio w widoku. I to nie jest Cypress, tylko Blender. Jeżeli przesunę swoje światło, to geometria tej mojej liny na to światło reaguje. Znaczy światło reaguje na geometrię, może tak powinien był powiedzieć. I widzę swoje cienie, chociaż tak naprawdę dobrze wiemy, że gdyby nie GLSL, to miałbym tutaj zupełnie płaski mesh, no, który wyglądał teraz, tak pokażę jak wyłączę, solid i ta nie ma tak naprawdę żadnych wypukłości. No więc jeżeli teraz włączę oba elementy, to mogę renderować zachowując pewną dozę realizmu. Oczywiście gdybym chciał taką linię teraz przedłużyć, to nie stoi na przeszkodzie nic, aby kliknąć w modyfikatory i tam wydłużyć troszeczkę ilość powtórzeń, które mam ustawione w modyfikatorze Array. No a później taką linię można wyginać w dowolny sposób na podstawie krzywej, a to już pokazywałem we wcześniejszej części tutoriala. Myślę, że tego typu działania wystarczą, aby wymodelować jakąś w miarę sensownie wyglądającą linę. No to wszystko uzyskujemy dzięki odpowiedniej teksturze. Myślę, że to jest jakby dobre dokończenie tego tutoriala. Gdybyście mieli jakieś pytania, proszę ewentualnie zadać je w komentarzach. Być może są jeszcze inne sposoby, które warto byłoby opowiedzieć. A więc nie musi to być koniec. Na razie dziękuję.